Hello! Dzień dobry! Przed nami trzecia część cyklu Jak napisać piosenkę. I dzisiaj zajmiemy się taką sytuacją, kiedy masz melodię, ale nie masz pojęcia co dalej. Czyli już coś wymyśliłeś, ale nie wiesz jaka jest tonacja, nie wiesz jak dobrać akordy do tej melodii, jaką harmonię ułożyć i w ogóle nie wiesz co dalej. Pierwszy krok, najważniejszy, to znalezienie tonacji. I znaleźć tonację można na dwa sposoby. Pierwszy sposób jest taki, że po prostu na ucho. Tonacja to zbiór dźwięków, które tworzą melodię, nie? Tworzą harmonię. Już to ustaliliśmy na pierwszej i drugiej części. I teraz, znalezienie akordu tonicznego, czyli naszej toniki, czyli akord pierwszego stopnia, to jest znalezienie akordu, który brzmi jak dom, jak ulga. Na przykład teraz to zaraz zrobisz, bo tam bardzo prosty przykład. Znajdź dom, czyli gdzie będzie nasza tonika. Tu, 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 tu. La, to jest ten dźwięk, nie? I to jest dom, jesteśmy w tonacji C-dur. Inny przykład. Na przykład. Jasne! Jesteśmy w tonacji jest-dur. Bo to był dom. I to były takie banalne przykłady. Ale tak samo trzeba zrobić z twoją melodią. Może być tak, że w twojej melodii tego dźwięku w ogóle nie będzie. Że nie będzie się na tym kończyła melodia. Nie? Na przykład wymyśliłeś refren, który... albo bridge, który do czegoś zmierza i prawdopodobnie skończy się na innym dźwięku niż dźwięk toniczny, dźwięk pierwszy w skali. Ale trzeba zastosować to samo. Na przykład w piosence Lost on You jest dużo dźwięków, które nie do końca grają zawsze z akordami. W sensie nie należą do tych czystych akordów, które są grane. Który dźwięk na ucho brzmi jak dom, albo jak, że to jest ta tonacja. Mi ten brzmi. Ten. Powtórz, to było F-dur. Gdzieś tutaj, tak? Ja już wiem, co grać, nie? Na ucho. Ale szukamy dźwięku, który jest domem. W tej piosence było trudno, więc jest drugi sposób. Jeżeli na ucho nie da się znaleźć domu, bo tak będzie czasami, dosyć często nawet, to wtedy to, co możesz zrobić, to znaleźć melodię na pianinie. Niech to będzie to Lost on You. Turu, turu. I teraz zobaczyć, jakie dźwięki grasz. B, A, G, F, G, 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 A, E, C, A, G, F, E, F, 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 G, D, pewnie. Okej. Okay. Czyli sprawdziliśmy, że jest dźwięk B, ale jest dźwięk też E, czyli nie ma drugiego bemola, jest tylko jeden bemol i też nie ma krzyżyków, bo jest dźwięk F i C, więc nie ma fis i cis. Więc na pewno jesteśmy w tonacji bemolowej, która ma tylko jeden bemol. I jest to dźwięk B, czyli jesteśmy w tonacji F-dur. Weźmy inny przykład, co by nie było. Na przykład jest taka piosenka I brag about you, ta-ra-ra-ta, 'cause I'm a man of the woods, is my pride. I tu zaczęłam od D. I jest fis, czyli jesteśmy w tonacji jakiejś krzyżykowej. Albo fis, czyli w G-dur, albo fis i cis, czyli w D-dur, albo dalej coś, fis, cis, gis na przykład. Ale pójdźmy dalej. I'm sorry baby, you know I've tried.
Na tra mamy dźwięk G, a nie gis, więc na pewno będzie fis albo fiscis i nic więcej, bo dalej jest gis. Czyli wszystkie tonacje z krzyżykami trzema i więcej odpadają. Czyli albo tonacja G-dur, albo tonacja D-dur. Przetestujmy sobie. Czemu nie? I brag about you. To jest G-dur. Ta-ra-ra-ta, all the time. Cause I'm a man of the woods, it's my pride. I'm sorry baby, no I've tried. Średnio. Weźmy ten drugi, czyli D-dur, tam gdzie jest fis i cis. Co prawda, w melodii nie ma dźwięku cis, ale też nie ma dźwięku c, więc nie wiadomo, czy to będzie cis, czy to będzie c. Przetestujmy. Ja już czuję. I brag about you all the time, cause I'm a man of the woods, it's my pride. To jest to. Ja nie wiem, to czuć po prostu, to czuć. Weźmy coś innego, na przykład... I knew you were trouble when you walked in. So shame on me that... Albo możemy na ucho. Ja już słyszę na ucho, ale zanim powiem, to przetestujmy drugi sposób. Jeżeli nie słyszysz na ucho, co jest dźwiękiem tym takim dom, to zagrajmy. Tutaj. I knew you were trouble when you walked in. Uhuhu, mamy fis. Czyli co? Czyli znowu tonacja krzyżykowa. Czyli albo fis, cis. Testujemy. Nie będzie gis, dlatego że jest G, więc odpada znowu to samo. Odpadają wszystkie tonacje z trzema krzyżykami i więcej, bo mamy dźwięk G. Od razu też słychać, że tonacja jest molowa. Czyli nie będzie G-dur, tylko E-mol. Albo nie będzie D-dur, tylko H-mol. Testujemy. Tonację H-mol. I tonację E-mol. I knew you were trouble when you walked in. Ten akord pasuje w tym miejscu, ale w innym nie bardzo i nie brzmi do końca jak dom. Weźmy sobie akord E-mol. Huhu, tak. I knew you were trouble when you walked in. So shame on me. Mamy akord E-mol, to jest nasza tonacja. Tonacja E-mol jest tonacją pokrewną do tonacji G-dur, czyli akordu tonacji G-dur. G, A, H-mol, C-dur, D-dur, E-mol, fis zmniejszony i G. Wypisujemy. To jest kolejny krok. Wypisz wszystkie akordy, które należą do tonacji, którą znalazłeś. Znaleźliśmy tonację E-mol, która jest pokrewna z tonacją G-dur, czyli wypisujemy akordy z tonacji G-dur de facto. I je sobie znakujemy. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. Kolejny krok. Grupujemy według funkcji. Przypominam, że do funkcji toniki należą. Tonika na pierwszym stopniu. Tonika na trzecim stopniu. Tonika na szóstym stopniu. W naszym przypadku akord G-dur, akord H-mol, akord E-mol. Do grupy funkcji subdominanty należą znowu trzy akordy. Akord na drugim stopniu, A-mol. Akord na czwartym stopniu, C-dur. Akord na szóstym stopniu, E-mol. Do grupy dominantowej należą akord na trzecim stopniu, H-mol. Akord na piątym stopniu, D-dur. Akord na siódmym stopniu, fis zmniejszony. I teraz sprawdźmy, czy Taylor Swift wpasowała się w nasze kółeczko. Trójkąt bermudzki. Jak to nazwać? Ciąg na pięć, ale jakoś to trzeba lepiej nazwać. No nieważne, próbujemy. I knew you were trouble. I know you were trouble when you walked in. So myślę, że będzie shame on me. Da, places you've never been. Wszystko leży, prawda? Wszystko leży. I też wszystko leży według tego, co wam tutaj głoszę, czyli ciąg napięć w muzyce jest ważny. Spróbujmy zrobić coś, co jeszcze nie istnieje. Melodyjka jakaś, która jeszcze nie została napisana, znaczy może została napisana, ale właśnie teraz wymyślę, po raz drugi. Na przykład takie coś. O, taka, trochę brzmi jak... Ale co tam? Nieważne. Szukamy tego na klawiaturze, nie? Bo musimy znaleźć melodyjkę, żeby zobaczyć, jakie dźwięki są, żeby znaleźć tonację.
Tutaj mamy dźwięk. I teraz gramy. Tak się złożyło, że jesteśmy na samych czarnych klawiszach i z tego będzie trudno coś wywnioskować. Więc sobie tonację obniżamy albo podwyższamy o pół tonu, tak żeby zmienić ilość czarnych klawiszy. Na więcej białych. I teraz możemy pójść do góry, ale to będzie oznaczać, że będzie jeszcze wyżej, a to jest już dość wysoko. Więc weźmy trochę niżej, na przykład od dźwięku F, a nie Fis. Ok. Mamy same białe klawisze. To może oznaczać jedną rzecz albo więcej, bo mamy też mało dźwięków w sumie. Mamy tylko 5 dźwięków z 7, więc dwóch nie gramy. I trzeba się zastanowić, co to będzie. Może być to na C-dur, same białe klawisze. Nie bardzo. Mogło to by też być tonacja z jednym znakiem, ale od razu widzimy, że odpada dźwięk Fis, czyli pierwszy znak w kategorii krzyżyków, bo zaczynamy od dźwięku F. Więc jeżeli będzie jakiś jeden znak, to będzie to znak bemol, czyli jeden bemol to jest B. Mogłoby też być ewentualnie B i S, czyli albo tonacja F-dur, albo tonacja B-dur. Stestujemy, nie? Bo co? B-dur. O tak! Czujemy to? Słyszeliście, nie? Że było coś nie tak? Mamy dom, to jest tonacja F-dur. Wypisujemy akordy należące do tonacji F-dur. Już to zrobiliśmy. F-dur, G-mol, A-mol, B-dur, C-dur, D-mol, E zmniejszony, F. Grupujemy według funkcji. W grupie funkcji toniki będą akordy F-dur, A-mol, D-mol. W grupie subdominanty będą akordy G-mol, B-dur oraz D-mol. I w grupie dominantowej będą akordy A-mol, C-dur i E zmniejszony. I teraz próbujemy ułożyć harmonię pod tą melodię, którą sobie śpiewamy. Spróbujemy zacząć na samym początku od toniki, bo czemu nie? Dobra? Jakby nie trzeba zacząć od toniki, ale coś czuję, że to będzie dobry wybór. Więc testujmy. Tonika pierwszego stopnia. Gra. Tonika trzeciego stopnia, A-mol. Nie bardzo. Tonika szóstego stopnia, D-mol. Spoko, ale coś czuję, że ten akord będzie lepiej wykorzystany w późniejszym miejscu. Więc ja bym zaczęła od pierwszego stopnia. I teraz idziemy dalej. Idziemy do subdominanty. Czyli subdominanta, czyli albo G-mol, albo B-dur, albo D-mol. Próbujemy. Nice! Fajne. Dalej. Nie czuję tego. Taki cheesy trochę. Nie jest tragicznie, ale wydaje mi się, że tamten G-mol był lepszy. No ale zobaczymy, co będzie dalej, ok? Czyli po tej subdominancji będzie pewnie jakaś dominanta, czyli albo C-dur, albo A-mol, albo E zmniejszony. Akordy zmniejszone w piosenkach takich, że są tylko cztery akordy, nie brzmią zazwyczaj świetnie. Ale możemy spróbować. Dlaczego nie? Aha, i testujemy na początku z G-molem, a potem z D-molem na miejscu subdominanty. Ok. Ok, idziemy dalej. Próbujemy na dominantę wejść na E zmniejszony. Poczekajmy. Spróbujmy to samo z subdominantą D-mol. To brzmi, jakby brakowało czegoś w środku. W sensie to jest spoko, tylko ten D-mol jest za wcześnie. Nie czuję tego. Podoba mi się. To mi się podoba. I ten D-mol też będzie fajny, tylko gdzie indziej. Do tego demolu potem wrócimy, bo to jest nawet niezły pomysł. Ale teraz sobie testujemy. Jak już mamy te trzy pierwsze, to teraz testujemy zakończenie.
Czyli co się stanie po tym amolu? Może być dominanta, jakaś mocniejsza, na przykład C-dur, albo może być jakiś inny akord, bo może się okazać, że ta dominanta na amol to wcale nie była dominanta, tylko to było takie zapętlenie, powrót do na przykład toniki trzeciego stopnia. Więc sobie stestujmy. Harmonicznie działa, ale mi się nie podoba. Weźmy zmniejszony. Ten E zmniejszony nie działał. Weźmy w takim razie coś innego. Niech to amol nie będzie dominantą, tylko niech ono będzie toniką. I wtedy potencjał jest co? Subdominanta, nie? Spoko! Jeszcze jest subdominanta demol. Spróbujmy. Jak ma się tak skończyć, utwór to spoko, ale pamiętajmy, że potem będzie zapętlone kółko. Czyli będziemy znowu wchodzić na F. Nie. Podoba mi się ten pochód. F, G, A, B. Z tym, że to tu ten dźwięk w tym akordzie to jest nona. To jest daleko. Fajnie harmonicznie, ale nie do końca do melodii. Więc spróbujmy tak zinterpretować, że włożymy po subdominancie coś innego. Czyli mamy tu subdominanta i teraz wkładamy inną tonikę. Czyli znowu ten akord amol teraz miał być, stał się toniką trzeciego stopnia. Weźmy tonikę szóstego stopnia, spróbujmy. Bo czemu nie? Też fajne. Też fajne. I teraz po takiej tonice, która też, uwaga, może robić za subdominantę, tak, bo to jest szósty stopień. Czyli to jest jednocześnie tonika i subdominanta. Zależy, jak na to patrzeć. Po takim akordzie demol może nastąpić dominanta właściwa. Na przykład C-dur. Spróbujmy. Myślę, że będzie fajnie. Aha, to jest słodkie. To jest jedna z wersji. Myślę, że te dwie spoko działają. Czyli ta, co teraz i ta, co przed chwilą z tym pochodem po kolei. Zagrajmy sobie, obczajmy, która lepsza. Albo. Obie fajne są, nie? Obie fajne. Teraz jakby to, co wybierzesz, to jest twoja preferencja, ale that's it. To jest tyle. Koniec. Nie ma więcej. To jest cała filozofia. Bajer, nie? Takie proste. Kochani, to tyle. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania na moją grupę na Facebooku, na której są ćwiczenia do śpiewania oraz są live w każdy poniedziałek o godzinie 21. I też zapraszam mojego fanpage'a, na mojego Instagrama. Mam fajne stories, bardzo często. Buziaczki. Do zobaczenia. Pa, pa!